13 lat, kiedy byłem lektorem w kościele parafii Piotra i Pawła, wychodząc patrzyłem na plac Mickiewicza, który jest przepięknym terenem i myślę, że wreszcie w tej kadencji najbliższej doczeka się rewitalizacji. Zgodnie z koncepcją, którą Rada Dzielnicy Śródmieście zlecił studentom budownictwa i architektury Politechniki Opolskiej, przygotowane zostało kilkanaście koncepcji, które następnie zostały przedstawione mieszkańcom. Koncepcja zawiera zachowanie tej klasycznej architektury na placu Mickiewicza, murków, a także drzewostanu, który się znajduje. Będzie ta zieleń oczywiście przebudowana, będzie też remont szlaków pieszych z nawierzchnią przepuszczalną, będzie trochę wody, będzie również zachowany parking, także koncepcja placu Mickiewicza jest gotowa i trzeba czekać na jej realizację. Jesteśmy w fazie projektowania i myślę, że wkrótce wszyscy będziemy na kameralnym, ale jakże pięknym punkcie naszego miasta. Bardzo się cieszę, że kolejny plac w Opolu będzie remontowany. Zostały zabezpieczone już częściowo środki na ten cel. Bardzo się cieszę również, że zostanie zachowana architektura tego placu z uwzględnieniem również uwag ochrony, Wydziału Ochrony Środowiska, ponieważ musimy uwzględnić tu mieszkające ptaki, jeże, by ten remont nie zakłócił ich z kolei życia, dobrostanu. Chciałabym również powiedzieć, że ten plac ma mieć taki charakter rekreacyjny bardziej niż reprezentacyjny, to znaczy chcielibyśmy, żeby on służył przede wszystkim mieszkańcom pobliskim, młodzieży, seniorom. Planujemy, by były tutaj takie specjalne asfaltowe ścieżki dla dzieci jeżdżących na rowerze, na rolkach, ale również, żeby były strefy wypoczynku dla młodzieży, dla seniorów, ławki, które zaprojektowane zostały i być może ten projekt zostanie wybrany, będą służyły komunikacji, takie będą miały charakter wspólnototwórczy, czyli rzeczywiście będziemy mogli mówić, że ten plac spełnia swoją rolę i funkcję. Plac Mickiewicza jest o tyle ważnym miejscem, że jest to już jeden z ostatnich placów w przestrzeni, które wymagają rewitalizacji w mieście Opolu. Jest to też świetne kameralne miejsce w sercu Śródmieścia, piękne i zielone. W towarzystwie znajdują się szkoły, Wydział Politechniki, ale też po prostu mieszkańcy, więc to miejsce ma właśnie tym grupom społecznym służyć, z czego ja jestem dumna i zadowolona, że tutaj swój udział mieli właśnie młodzi ludzie, studenci, ale również mieszkańcy, że wiele tych rozmów, tych spotkań właśnie tutaj Rada Dzielnicy organizowała, inicjowała przy współpracy z Galerią Sztuki i mamy takie poczucie, że właśnie to, co stanie się z placem Mickiewicza, jest takim bardzo obywatelskim i wspólnym działaniem.